Witam w podsumowaniu miesiąca. Zobaczmy, o czym mówiliśmy w październiku i gdzie byliśmy z kamerą kanału S. Zapraszam. Papuszko, papuszko, powiedz mi na ówko. Nikt mi nie powie, bo ty potka. Pa, ta fejnu, kogo napotkaś. Kiedyś powiedział ktoś, że człowiek bez historii, Polak bez historii, nie jest godzien znać swojej przyszłości, tym bardziej teraźniejszości. Pozdrawiam wszystkich telewidzów kanału S. Doda. Może być to na przykład był kiedyś człowiek, który wytatuował sobie u nas krawat. W tym miejscu, gdzie zwykle się nosi krawat, tak? Aha. Jakiś specjalny wzór, czy zwykły? No właśnie w grochy taki ładny. Że ludzie utalentowani, nie mówię tu o nas oczywiście, ale nie wiem, piosenkarze, no nie zależy od tego, gdzie się urodzili, a tak to zależy od tego, co sobą prezentują. Jestem zaskoczona, że pani tak świetnie wygląda, na żywo również, nie tylko w telewizji, czyli to nie jest tylko magia telewizji. Jaka jest recepta na taki wygląd? Powiem tak, że ja prowadzę generalnie strasznie taki szybki tryb życia, bo ciągle coś się w moim życiu dzieje. Nie tylko jestem osobą publiczną i koncerty i tak dalej. Ciągła jesteśmy w trasie, nie wiem, koncerty, 2 godziny, tak, to taki aerobik, także dziękuję bardzo. Później nawet myślę sobie, nie, po czym mnie to boli wszystko, ale tego się nie czuję na scenie. Od kilku lat Lobartów ma bardzo mocną sekcję taekwondo. Również zajęcie karate cieszył się ogromną popularnością. A co takiego jest w tajskim boksie? Co jest takiego ciekawego w tajskim boksie, że tyle osób przychodzi na treningi? To znaczy jest to coś nowego, coś czego jeszcze nie było. Jest to jedna z najtwardszych sztuk walki na świecie, w której jako jedynej sztuki walki można używać kopnięć okrężnych na nogę, na udo, na głowę. Przede wszystkim cechą charakterystyczną są uderzenie łokciami i kolanami, gdzie w żadnym sporcie tego nie ma w stójce. No i walka w klinczu, która jest bardzo charakterystyczna dla boksu tajskiego. Mówi pan tutaj o uderzeniach łokciami, kolanami. To na pewno sprawia wiele kontuzji. Oczywiście, jak najbardziej. Osoba nie potrafiąca dobrze uderzyć, nie dość, że nie zrobi krzywdy przeciwnikowi, to sama może się nabawić dość potężnej kontuzji. Skąd wywodzi się sztuka walki Muay Thai? Muay Thai wywodzi się z Tajlandii, tak jak sama nazwa wskazuje na polski, jest to boks tajski. Ogólnie powstała około XI-XII wieku, była doskonalona, jak kraj Tajlandii musiał po prostu emigrować, ponieważ toczyły się wojny między państwami i doskonaleli tę sztukę walki. Na początku nie było Muay Thai, tylko było tak zwany Muay Boran, którego trenować mogła tylko elita królewska, potem przeniesiono do wojska. Były to śmiercionośne techniki, które były używane podczas wojen, które prowadzili. Po parunastu latach udoskonalili Muay Thai, czyli z Muay Boran przeszło to na Muay Thai ringowe, gdzie nie można już było zadawać poszczególnych ciosów w poszczególne części ciała. Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje fizyczne, żeby trenować tą sztukę walki? Nie, oczywiście, że nie. Trening jest po to, żeby wyrobić predyspozycję. No jeżeli ktoś ma coś wcześniej trenował, to jak najbardziej jest to wskazane. Pomoże to po prostu przy treningu. Czyli każdy, i kobieta, i mężczyźni mogą trenować tą sztukę, przyjść do pana tutaj na trening, zapisać się i spróbować. Tak, oczywiście. I dzieci, i kobiety, i mężczyźni, i starsi, i młodsi. Jak było można zauważyć, mamy w tej chwili jedną dziewczynę, która no, radzi sobie nie lepiej, lepiej od niektórych mężczyzn. Tutaj w grupie, nie ujmując im męskości. Czy stosujecie jakieś zabezpieczenia? Widziałam, że ma pan takie specjalne, tutaj zabezpieczone dłonie. Również wiem, że w usta jest jakiś specjalny ochraniacz. Do czego to wszystko służy? Co do zabezpieczeń, jak najbardziej. Ochraniacz mamy tak zwany ochraniacz na szczękę, dzięki czemu... Oczywiście, nie ma żadnego problemu.
Jest to szczęka, dzięki czemu nie ma możliwości wybicia zębów, nie ma uszkodzenia szczęki czy coś w tym rodzaju. Mamy też owijki na rękę, które służą do usztywniania nadgarstka i także do wchłaniania potu, żeby potem rękawica nie, no, ładnie nie pachniała. Używamy także, jeżeli są jakieś sparingi, to używamy także ochraniaczy na golenie, ochraniaczy na krocze, tak zwany suspensor, jak najbardziej ochraniacze na głowę, które no, bez tego to nie ma żadnych sparingów, nie ma sensu się obijać. Czasami stosujemy ochraniacze na kolana, na łokcie i ewentualnie na korpus, jeżeli ktoś chce. Czy to jest drogi sport? Czy drogie są treningi? Czy sprzęt, który tutaj Pan pokazuje, jest drogi? Wie Pani co? To zależy od marki, od sklepu. W różnych sklepach różnie jest to brane pod uwagę. Czy jest drogi? No ogólnie jesteśmy jedną z najtańszych sekcji w Polsce, z tego względu, że chcemy na razie propagować ten sport niż na nim zarabiać. Jeżeli będzie duża liczba zainteresowanych osób, będzie to oczywiście rosło, to jak najbardziej będziemy spróbowali coś zarobić i jakieś zawody organizować. A czy właśnie takie zawody zorganizowane dla wielbicieli tej sztuki walki można gdzieś oglądać, czy odbywają się i czy biorą Państwo w nich udział? Oczywiście jak najbardziej. Organizowane są w całej Polsce. 2 lata temu w październiku w Chełmie też organizowaliśmy galę półzawodową i zawodową pod patronatem ambasady Tajlandii, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyjechały jedne z najlepszych klubów w Polsce. Odbyło się 15 walk, w tym 2 zawodowe. Także można było spróbować dań tajskich całkowicie za darmo. Wejście było też za darmo ze względu na propagowanie tego sportu. Ogólnie w tym momencie najwięcej zawodów odbywa się w Krakowie, gdzie jest główny, że tak powiem, związek Muay Thai. Jak także w Łodzi, w Poznaniu. Widziałam, że tutaj chłopcy, no i koleżanka, rozciągają się. Czy bardzo ważna jest rozgrzewka przy tego typu treningach? Nie, oczywiście. Rozgrzewka to jest, stawiamy na pierwszym miejscu z tego względu, że jeżeli mięsień nie jest rozgrzany i próbujemy wykonać szybkie kopnięcie, ewentualnie szybkie uderzenie czy jakąś akcję, możemy się nabawić kontuzji typu zerwania mięśnia, ewentualnie nadciągnięcia, co jest bardzo bolesne i niestety musimy się wiązać z przerwą w treningach. Czy ten rodzaj sztuki walki jest niebezpieczny, jeśli jakaś osoba będzie szła ulicą, nie daj Boże zaatakuje nas, jest osobą, która chodzi na treningi, czy może nam zrobić krzywdę? To znaczy, już Pani mówię, ogólnie osoby, które tutaj chodzą, ja im wpajam, że Muay Thai nie służy na ulicę. Żeby sobie wybili z głowy, że jeżeli przyjdą tutaj na trening, wyjdą na ulicę, to będą chodzili i kozaczyli, powiedzmy, że tak to ujmę, próbowali, nie wiem, zaczepiać ludzi i pokazywać, co oni umieją. Nie, nie. Ale jeżeli ktoś nas zaczepi, trenujemy jakiś czas, no wiąże się to z dość bolesną kontuzją. Jest to dość groźny sport, jeżeli chodzi o walkę bez ochrania czy bez niczego. Bo jednak przyjąć takie kolano czy ewentualnie łokieć na górną część ciała czy na twarz, to jest dość bolesne. Ile trwa trening i na czym mniej więcej on polega? To zależy jak. Mamy ogólnie teraz 2 dni w tygodniu treningi. Trening trwa 1,5 godziny. Doskonalimy różnego rodzaju techniki. Na jednym treningu są, powiedzmy, techniki ręczne. Na drugim treningu są techniki połączone z techniki ręczne połączone z technikami nożnymi, czyli dużo kopania. Na następnym treningu są, powiedzmy, łokcie, kolana i clinch, czyli warka w zwarciu, która jest bardzo specyficzna dla tego sportu. Czyli to zależy od treningu, w jakich dniach co trenujemy. Wiem, że istnieje taka sztuka walki jak Krav Maga, to jest połączenie kilkunastu stylów. Czy również Muay Thai, elementy Muay Thai są w Krav Madze? Tak, jak najbardziej, oczywiście. Uderzenie kolanami lub łokciami, tak. Wiąże się to też są zaczerpnięte techniki z Muay Thai. Mówi Pan, że każdy może ćwiczyć, a jeśli czy jest jakaś sekcja dla najmłodszych dzieci? Powiem Pani tak, tutaj w Lubartowie nie ma, ale w Lublinie, jak zaczynaliśmy, przyszło około 3-4 dzieci 10-letnich. Oczywiście jak najbardziej mogą ćwiczyć, tylko nie będą wykonywali ćwiczeń tych, co dorośli. Z tego względu, że to są małe osoby, trzeba poćwiczyć nad ich motoryką, z tego względu, że się jeszcze rozwijają, nie można zaburzyć ich rozwoju i trzeba też uważać, żeby szybko się ich przygoda nie skończyła z tym sportem. Skąd taki pomysł, żeby ćwiczyć razem z chłopakami? Kolega mnie tu zaciągnął. W sumie nie wiedziałam, na co idę. Dopiero później się okazało, jak byłam jedyna w grupie. A jak długo już ćwiczysz? Rok. Rok. I dlaczego akurat Muay Thai? Dlaczego nie na przykład taekwondo albo karate? Znaczy tutaj przyszłam, tu mi się spodobało i zostałam. A co jest takiego fajnego?
jak przychodzicie na treningi, coś takiego ciekawego? Czy to mogłoby zachęcić inne dziewczyny do przychodzenia tutaj? No przede wszystkim miła atmosfera, wszyscy traktujemy się równo. Nie ma podziału dziewczyny, chłopaki. Nie boisz się walczyć, tutaj trenować z chłopcami, którzy są od ciebie wyżsi, ciężsi? Nie, nie, nie boję się. Już się przyzwyczaiłam. Jesień to czas powrotów na uczelnię i do szkoły, ale to również czas myślenia o prezentach mikołajkowych. Takim prezentem może być na przykład laptop, tylko jaki kupić? Witam Państwa. Dziś chciałbym pomóc Państwu przy dokonaniu wyboru zakupu komputera przenośnego. Jeśli przychodzę do sklepu i chcę kupić sobie nowy komputer, to jak mam spośród tysięcy, które są dostępne teraz, wybrać ten, który jest akurat dla mnie? Należy zadać sobie podstawowe pytanie, do czego ten komputer będzie wykorzystywany. Od zastosowania tego komputera zależy przede wszystkim cena, powód, dla którego kupujemy komputer. Tak naprawdę powie nam, jakie będą parametry tego komputera, do czego go będziemy wykorzystywać. Czy to ma być komputer do pracy domowej, czy to ma być komputer do multimediów, do grania, czy to ma być komputer do pracy takiej biurowej w podróży. Od tego zależy również cena, od tego zależą podstawowe parametry komputera. Jeżeli wykorzystujemy komputer w domu, musimy zastanowić się, czy posiadamy aparat cyfrowy, telefon komórkowy, może kamerę wideo, które chcielibyśmy podłączyć do naszego nowego komputera i czy ma on odpowiednie złącza, żebyśmy mogli zgrać materiał, zdjęcia, nagrania wideo, jakieś pamiątki rodzinne, żeby zarchiwizować te dane, nagrać płytę, nagrać ten materiał, przekazać komuś w postaci filmu i czy będziemy mogli to zrobić naszym nowym komputerem. Jeśli chcę kupić komputer dla mojego brata, który lubi grać w gry komputerowe, jednocześnie chce pisać pracę na uczelni i kontaktować się w internecie ze swoimi znajomymi, to jaki wtedy? Musimy zadbać o troszeczkę lepsze parametry. Procesor, karta graficzna, niezintegrowana karta graficzna posiadająca własną pamięć, to umożliwi bratu grę nawet w najnowsze gry. Producenci komputerów cały czas zwiększają wydajność notebooków. To powoduje, że te komputery stają się coraz bardziej multimedialne. Można zarówno wykorzystywać te komputery do pracy biurowej, do korzystania z internetu, obecnie do oglądania filmów, ale również przede wszystkim są te najnowsze komputery są w stanie zastąpić komputer stacjonarny, czyli można na nich grać w gry. Dobrze, a jeśli komputer dla mnie? Ja dużo piszę w dokumentach tekstowych, dużo wysyłam prac, korzystam z internetu. Czasami właśnie oglądam jakiś film na komputerze albo zrzucam sobie zdjęcia z aparatu cyfrowego. Na co wtedy muszę zwrócić uwagę? Komputer powinien mieć wtedy odpowiednie złącza. Złącze do podłączenia aparatu cyfrowego, złącze do podłączenia telefonu poprzez Bluetooth, łącze bezprzewodowe, odpowiednią kartę sieciową do połączenia z internetem. A jeśli mój komputer ma to wszystko, to czy ja muszę kupować laptopa, który jest najdroższy na rynku? Ponieważ często mówią sprzedawcy, że im droższy laptop, tym wtedy nowsze oprogramowanie, więcej możliwości. Ale ja chcę, żeby on służył tylko takich domowych celów. Czy naprawdę wtedy muszę kupić tego laptopa, który kosztuje 4-5 tysięcy złotych? Znaczy przede wszystkim nie kupujemy komputera na pół roku, nie kupujemy go na 3 miesiące. Musimy zapewnić sobie możliwość używania tego komputera również za jakiś czas. Często klienci kupują komputery na dobrych kilka lat, ze względu chociażby na ich cenę, na sposób zakupu, czyli zakup ratalny. I tego komputera tak często się nie wymienia. Więc musimy zastanowić się, czy wystarczy nam ten najtańszy produkt, który być może za pół roku, za dwa lata nie obsłuży już najnowszych programów, nie obsłuży gier, które będą wychodziły w przyszłości, jeżeli kupujemy laptopa właśnie do grania, ale chcemy wydać troszeczkę mniej pieniędzy. A co z tymi wszystkimi ubezpieczeniami, które są w komputerach? Wiem, że można kupić coś takiego, wykupić jakieś ubezpieczenie na komputer, żeby się zepsuł, zalał na przykład kawą czy herbatą, bo to się często niestety zdarza. Czy jest możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia i czy warto to kupić?